Głos nadziei. Na każdy dzień. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. List do Rzymian, rozdział 2, werset 4. Jezus przyszedł, aby przedstawić swoim uczniom i nam także miłość i przebaczenie naszego niebiańskiego Ojca. Pragnął pokazać nam, że Bóg nas nie potępia, że jest to dzieło wroga i że Jego Ojciec nieustannie pracuje, wykorzystując każdy możliwy sposób, by doprowadzić do tego, aby Jego miłość przyjęło tyle osób, ile to tylko jest możliwe. Jego czułe przywiązanie prowadzi nas do skruchy, tak jak się to stało w przypadku Piotra. Piotr stał przy ognisku, gdy nagle ludzie wskazali na niego palcem. Powiedział: o nie, nie, to nie ja. To naprawdę nie ja, ale oni rzekli: tak, to ty. W końcu zaczął się zaklinać, przysięgać i zapierać, że w ogóle znał Jezusa. I właśnie wtedy jego wzrok padł na Chrystusa, patrzącego na niego. W spojrzeniu tym nie było złości, oburzenia czy też wyrzutu z powodu zranienia. To było spojrzenie żalu, smutku. Gdy Piotr patrzył na twarz Jezusa, odżyły wspomnienia. Zobaczył siebie nad brzegiem jeziora wtedy, gdy Jezus powołał go na ucznia, prosząc, by szedł za nim. Potem znowu ujrzał się w czasie kłótni z przełożonymi świątyni i tymi, którzy zbierali podatki, gdy Jezus przyszedł mu z pomocą i wyciągnął go z kłopotów. Następnie zobaczył się nad jeziorem, gdy Jezus podał mu rękę i wyciągnął ze wzburzonej wody. A potem, zaledwie kilka godzin wcześniej, nadal widział to wyraźnie, szedł z Jezusem do ogrodu, a on powiedział: Piotrze, szatan dopominał się o ciebie, ale ja modliłem się za tobą. Wszystkie te wspomnienia powróciły. Piotr stał jak osłupiały i nagle ujrzał inną rękę podniesioną, by spoliczkować Jezusa. Wówczas zdał sobie sprawę z tego, iż to była taka sama ręka jak jego i że owej nocy to on zadał najcięższy cios sercu Jezusa. Nie zważając na nic, odwrócił się od ogniska i wybiegł przez bramę pałacu. Pobiegł przez miasto, przez potok, wprost do ogrodu. Tam wędrował po omacku w ciemności, aż odnalazł miejsce, gdzie Jezus się modlił. Upadł na ziemię, życząc sobie, by mógł umrzeć. Zdał sobie sprawę, że zranił serce swego najlepszego przyjaciela. Skrucha Piotra była prawdziwa. Maurice Vanden.